Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w gospodarce światowej i jak to wpływa na nasz kraj. Z nami w połączeniu internetowym pan Marek Zuber, ekonomista. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Marku, dziś odbył się szczyt 17+1, czyli Chiny i Europa Środkowa. Jest to format, który został stworzony przez Chińczyków jako odpowiedź na Międzymorze, bo Chiny oczywiście też mają swoje plany dla Europy Środkowej. Już obecnie mamy dwie linie kolejowe. Jedna z tych linii biegnie przez Białoruś i Polskę, druga przez Turcję, przy czym ta ważniejsza biegnie przez nasz kraj. Chińczycy próbują przekonać do siebie kraj Europy Środkowej, oferując inwestycje infrastrukturalne. Wiele z tych programów, które działają poza Chinami, można powiedzieć, jest analogiczna do programów z Unii Europejskiej, czyli dają pieniądze, ale trzeba kupić u nich towar bądź usługi. Dzięki temu też rozwijają gospodarkę. Jak pan podchodzi do tego tematu? No tutaj dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj trochę bym polemizował, jeśli chodzi o te programy unijne i to, co pan mówi w kwestii zakupowych. Tak działają na przykład fundusze norweskie, czyli kraje, które nie są w Unii, natomiast są krajami współpracującymi. W związku z tym, jeśli dają jakieś pieniądze w ramach finansowania różnych obszarów, no to wtedy życzą sobie, żeby jakaś część tych pieniędzy rzeczywiście była wydana u nich. No ale nie o tym oczywiście mamy mówić. No właśnie, po pierwsze warto sobie zdać sprawę z tego, że dla Chińczyków ciekawy jest cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej, nie pojedyncze kraje, dlatego że one są po prostu za małe. Nie wiem, czy pan pamięta, wiele lat temu mieliśmy wizytę prezydenta Chin w Warszawie. Część mediów próbowało to przedstawić w ten sposób, że Polska jest tak ważna, że on właśnie do nas przyjeżdża tutaj, a nie na Węgry czy do Czechów. Tymczasem prawda jest taka, zresztą ja te słowa usłyszałem od jednego z polityków chińskich, którzy wtedy byli tutaj oczywiście nieoficjalnie na tym spotkaniu. No wiesz, no, wy jesteście w środku, jeśli można tak powiedzieć, tego obszaru. Nas interesuje cały obszar, bo pojedyncza Polska, niecałe 40 milionów potencjalnych konsumentów, to jest jednak trochę mało. Więc musimy sobie zdawać sprawę jednak z tego, że Chiny to wielki kraj, jeśli można tak powiedzieć. Przede wszystkim w kontekście ludny kraj. Stąd oczywiście taka konwencja, żeby próbować rozwijać jakąś politykę w stosunku do całego tego naszego regionu. Po drugie i najważniejsze. No właśnie, my stajemy ewidentnie przed strategicznym wyborem na najbliższe dziesięciolecia. Część mediów pisze o tym wyborze w kontekście właśnie Unii Europejskiej, ale ja myślę, że jeszcze istotniejszy jest temat Stany Zjednoczone, Chiny. Nawet mamy wypowiedzi polskich polityków albo ekonomistów bardziej związanych z obecnie rządzącymi w kontekście jakiegoś wyboru, który musimy dokonać. Rzeczywiście na pierwszy ogień tak to wygląda. No, będziemy musieli wybrać, kogo bardziej lubimy, jeżeli mogę tak kolokwialnie to określić. Natomiast najfajniej by było jednak nie iść w tym kierunku, tylko próbować, ja użyję takiego kolokwialnego określenia też, lawirować między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, to znaczy współpracować z jednym i z drugim po to, żeby w ten sposób szukać dla siebie szansy. Chiny są coraz większą gospodarką. Możemy się oczywiście teraz zastanawiać, kiedy pokonają Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o wielkość gospodarki. Nie ma to specjalnego znaczenia. Ten moment, w którym PKB Chin będzie większe od PKB Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone jeszcze długo będą najbogatszym krajem z tych wielkich krajów w tym sensie, że to PKB w Stanach tworzone jest przez 1/4 populacji w stosunku do Chin, to też musimy brać pod uwagę, ale nie zmienia to faktu, że ta rola Chin oczywiście będzie rosła, ale za tym idzie też zwiększona rola Chin, jeżeli chodzi z jednej strony o potencjał militarny, a z drugiej strony aspiracje związane z tym, żeby odgrywać istotną rolę, no przede wszystkim oczywiście w Azji, ale nie tylko w Azji, także w innych częściach świata. I z całą pewnością będziemy te rywalizacje w najbliższych dziesięcioleciach obserwować i z całą pewnością musimy znaleźć jakąś swoją drogę. Jak pan doskonale wie, panie Krystianie, no ja osobiście uczestniczyłem w kilkunastu konferencjach w 2015-2016 roku związanych ze współpracą z Chinami. To jest ten początek tego programu One Road, One Belt, określanego też często potocznie nowym jedwabnym szlakiem. Bardzo dużo było optymizmu w Polsce związanego z tym programem. No a okazało się, że średnio to wygląda, tak delikatnie mówiąc. Pan mówił o tych połączeniach kolejowych, ale jak pan pamięta, to miały być miliardy euro zainwestowane w Polsce w różnej formie. To się nie dzieje. To się nie dzieje też z tego względu, że wracając do układanki Stany Zjednoczone, Chiny i Donalda Trumpa, mamy teraz nowego prezydenta, który jednak chce w Stanach Zjednoczonych, który jednak wybierze drogę bardziej ugodową, co pozwala również polskiej administracji podejść na nowo do tematu i takie głosy dobiegają. Choćby jedno z lotnisk w Łodzi jest wystawione teraz na sprzedaż i kto kupi to lotnisko, jak nie Chińczycy, więc... Nie zgadzam się z panem, panie Krystianie. Nie zgadzam się. Znaczy, zgadzam się z tą pierwszą częścią, że to nasze zahamowanie, mówię o Polsce, takiego entuzjazmu związanego ze współpracą z Chinami oczywiście wynikało z polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa i to takiej bardzo, on tak robił, bardzo jednoznacznej też w tej przestrzeni medialnej, te tweety bardzo jednoznaczne, bardzo mocne na temat i kradzieży intelektualnej i te decyzje dotyczące no nawet działań wobec poszczególnych istotnych z punktu widzenia chińskich przedsiębiorstw osób. No pamiętamy oczywiście ten cały problem Huawei'a i takie bezpośrednie ataki, choćby na Huawei'a, które zaowocowały niechęcią do współpracy, czy wręcz zablokowanie współpracy amerykańskich koncernów z Huawei'em. No i takie wymuszanie u partnerów również podobnego zachowania. No i my w tym kierunku idziemy. Telefonia 5G bardzo wyraźnie na to wskazuje. A więc tu się absolutnie z panem zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z panem, że nowy mieszkaniec Białego Domu zdecydowanie zmieni politykę w stosunku do Chin. Być może w przestrzeni medialnej tak. Natomiast moim zdaniem zdecydowana większość polityków w Stanach Zjednoczonych i to obu największych partii, czyli i Republikanie i Demokraci, zdają sobie sprawę z tego, że Chiny są największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych na najbliższe lata i to utrudnianie im tego marszu do przodu będzie charakterystyczne dla polityki amerykańskiej. Takie jest moje zdanie. Natomiast rzeczywiście, no pewnie nie będziemy widzieli tweetów. Nie wiem, czy Joe Biden jakoś intensywnie sam korzysta z tej formuły. No tweety się pojawiają, tylko nie wiem, być może to jakiś jego współpracownik je tam w jakiś sposób tworzy. Natomiast więc w przestrzeni medialnej będzie rzeczywiście takie... Panie Marku, wróćmy do Donalda Trumpa, bo z jednej strony była to retoryka antychińska, a jednocześnie jeśli chodzi o handel pomiędzy dwoma krajami rekordowy, umowy podpisane rekordowe. Właśnie. Chińczycy inwestowały, bo też przestały inwestować w Stanach Zjednoczonych przy tej wojnie. Ale panie Krystianie, ja jeszcze jeśli mogę słówko, bo też warto powiedzieć o Unii Europejskiej w kontekście Chin. Jak pan doskonale wie, te pierwsze lata drugiej dekady XXI wieku to jest jednak raczej intensyfikacja kontaktów z Chinami, choćby ze strony Niemiec, które przecież są wielkim eksporterem do Chin. Też warto o tym pamiętać. I gdzieś w okolicach 2016-2017 roku, wtedy kiedy politycy europejscy zorientowali się, że Chiny są na wielkich zakupach europejskich, ja przypomnę tylko, że to co wiemy, to akurat takie zestawienie zostało zrobione przez Bloomberga w roku 2019. W latach 2008-2018, w ciągu tych 10 lat Chińczycy zainwestowali w Europie przynajmniej 320 miliardów euro, przynajmniej, bo oczywiście można robić te inwestycje tak, żeby utrudnić no, jednoznaczne stwierdzenie, kto tam jest na końcu. I to był taki moment, na przykład istotną część systemu finansowego w Portugalii dzisiaj kontrolują chińskie przedsiębiorstwa. I w tym momencie zaczęła się wielka dyskusja na poziomie także Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego na temat ograniczenia wchodzenia Chińczyków i wykupywania europejskich przedsiębiorstw. I my takie ograniczenia nawet w Niemczech dzisiaj przecież mamy. Więc to nie tylko kwestia Polski i naszej polityki w tym względzie, ale generalnie Europy. Jak znaleźć ten złoty środek? Znaczy ja inaczej zadam to pytanie. Czy Chińczycy dla takich krajów jak Polska, w ogóle dla całej Europy, ale w szczególności dla takich krajów jak Polska, czyli będących na dorobku cały czas, to szansa czy zagrożenie? Ja myślę, że to jest ta odpowiedź, którą musimy sobie dać w kontekście naszej polskiej polityki wobec Chin. I jeszcze jedna rzecz. Panie Marku, wróćmy w takim razie do historii. Polska wyrosła na jedwabnym szlaku. Mamy w Azji bardzo wiele krajów mocno się rozwijających, takich jak Malezja, takich jak Filipiny, które być może są ciekawszymi partnerami handlowymi. Oczywiście Chiny, wiadomo, to będzie wiodący organizm, chociaż mamy też wielkie Indie przecież w Azji. Mamy cały czas Japonię, wielką gospodarkę, bardzo nowoczesną gospodarkę, ale kto wie, czy właśnie te mniejsze kraje nie są no, przynajmniej równie ciekawe z punktu widzenia wymiany gospodarczej, nie mówię o kwestiach politycznych, ale wymiany gospodarczej dla takiego kraju jak Polska. To tylko tyle chciałem powiedzieć w tym kontekście. I tak faktycznie przewidują banki inwestycyjne, że nasz handel będzie się zmieniał. Ta starzejąca się Europa będzie konsumowała coraz mniej, a coraz więcej towarów produkowanych w Polsce, niekoniecznie przez polskie firmy, będzie pojawiało się na rynku afrykańskim czy w krajach azjatyckich, więc nic tego nie zatrzyma. Podobnie jak wydaje się, nic nie zatrzyma tego smoka chińskiego, który no, ma ogromne ilości kapitału. Ludzie są zdyscyplinowani do pracy, a w końcu to Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, które przecież od lat 50. i później grały Chinami przeciwko Związkowi Radzieckiemu, dały im zmysł technologiczny. Jeszcze, jeśli mogę jedno zdanie, a propos tego, co pan powiedział, tej drogi chińskiego smoka. Odsyłam do bardzo ciekawego wywiadu, jeden z ostatnich wywiadów Miltona Friedmana na początku XXI wieku, w którym na pytanie o XXI wiek i o tą rosnącą rolę Chin, no minęło prawie 20 lat od tego wywiadu, o tą rosnącą rolę Chin, czy on nie obawia się tego, że ten prymat Stanów Zjednoczonych będzie gasł i to dość szybko. Milton Friedman powiedział coś takiego: pod względem wielkości gospodarki tak, oni nas przegonią, to jest grubo ponad miliard, to jest 1,5 miliarda ludzi. Natomiast jego zdaniem Stany Zjednoczone długo jeszcze będą, on to nazwał, dostawcą idei, przy czym przez ideę rozumiał nie tylko kwestie polityczno-społeczne, ale przede wszystkim technologię właśnie. I to na razie się sprawdza. To znaczy my oczywiście mamy pogoń chińskich koncernów, tak wspomniane przeze mnie Huawei, ale nie tylko. Wiele jest dzisiaj bardzo nowoczesnych chińskich firm. Rzeczywiście w znacznej mierze i tutaj Trump miał oczywiście rację i wiemy o tym doskonale, wynika to z kradzieży intelektualnej. Natomiast póki co ten prymat, technologiczny prymat Stanów Zjednoczonych jest nie do podważenia. I myślę, że o to dzisiaj przede wszystkim idzie gra. To znaczy, jak długo uda się ten prymat utrzymać. To jest wielkie też pytanie na najbliższe. Panie Marku, Stany Zjednoczone według Bloomberg Index wypadły, jeśli chodzi o innowacyjność, z pierwszej dziesiątki. Chiny są 16, więc... Nie. To wie pan, to trzeba dobrze pamiętać, co się składa na ten indeks. Ale okej. No mamy rzeczywiście takie zestawienie. Dobrze, tutaj zostawmy, może wróćmy w takim razie do Polski. Wspomniałem o jedwabnym szlaku. Polskie miasta, tak jak Kraków, Lwów czy Poznań, wyrosły jako miasta handlowe na szlaku Europa-Chiny. Później świat zaczął pływać, Polska upadła. Mieliśmy bardzo zimny XVII i XVIII wiek, wręcz można powiedzieć teraz to jest lato. I ostatecznie doszło do rozbiorów, cały świat zaczął pływać i powoli wracamy do tego świata, w którym znowu handel pomiędzy Azją i Europą będzie miał miejsce przez ląd. Taka oczywiście jest gra Chin. Stany Zjednoczone wolałyby jednak utrzymywać tą kontrolę tą swoją marynarką. Skupmy się zatem na szansach, jakie dają nam Chiny. To jest ogromny rynek, który pozwala sprzedać nam dużo produktów, choć nie wychodzi to nam jak na razie najlepiej. No tak, tylko że to jest ogromny rynek, jeżeli chodzi o kwestie popytowe, na którym każdy chce sprzedawać swoje towary i usługi, no właśnie dlatego, że jest taki ogromny. Bardzo ciekawą analizę 1,5 roku temu przeprowadziła jedna z amerykańskich firm doradczych, która postawiła taką tezę, że my inaczej już dzisiaj musimy patrzeć w ogóle na Chiny. Wcześniej, pamięta pan to powiedzenie, jak Stany Zjednoczone kichają, to cały świat ma katar. Rozpatrywano Chiny w kontekście, jak jest dobrze w Stanach Zjednoczonych, jak jest dobrze w Unii Europejskiej, to chińska gospodarka, fabryka świata się rozwija. Tymczasem my na Chiny musimy patrzeć dzisiaj inaczej. Prawie 1,4 miliarda ludzi, z czego około 450 milionów, tak się szacuje, to są te osoby, które bezpośrednio z jednej strony uczestniczą, z drugiej strony mają efekty związane z właśnie tą chińską ścieżką rozwoju. Czyli w wielkim skrócie to są te osoby, które żyją, pracują we wschodniej uprzemysłowionej części Chin. Chiny to także kilkaset milionów ludzi dalej żyjących bardzo skromnie, tak to delikatnie określę. Ale chodzi mi tutaj o tę grupę prawie 0,5 miliarda osób, czyli no, ilość osób, to jest porównywalne oczywiście z całą Europą, więcej niż, czy porównywalne znowu z Unią Europejską, no, Europa to jest oczywiście więcej mieszkańców. I to są już dzisiaj całkiem zamożne osoby, całkiem dobrze zarabiające osoby i to jest to, o co dzisiaj się toczy walka. Czyli w pewnym sensie, jeżeli wchodzisz na rynek chiński, to tak jakbyś wszedł na rynek Unii Europejskiej i na tym rynku mógł swoje towary sprzedawać. No tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście możemy dyskutować o tej średniej zamożności takiego Chińczyka i Europejczyka z Unii, no ale widzimy wyraźnie, że ci Chińczycy z roku na rok się bogacą. Problem jest oczywiście jak wejść i jak się utrzymać, skoro jest taka konkurencja, ale problem jest także inny. Chińczycy ewidentnie traktują te kwestie dwustronnie. To znaczy oni dzisiaj na tym etapie, na którym są, chcą także wchodzić na inne rynki. To już nie jest tylko fabryka świata, ale to są inwestorzy, którzy szczególnie warto przeczytać sobie ten program, czy trochę pochylić się nad tym programem nowego i jedwabnego szlaku. Tam jest 5 elementów. Jednym z istotnych elementów jest właśnie kupowanie udziałów, akcji, spółek, szczególnie spółek, które reprezentują jakąś technologię. To jest nowy jedwabny szlak dzisiaj. To nie jest tylko infrastruktura, też jest jednym z tych 5 punktów, ale jednym z 5. To jest współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, ale też nie tylko rozumiana w ten sposób, że polski specjalista od ochrony środowiska będzie działał w Chinach. Oni mają oczywiście swoje pomysły, swoje koncepcje i swoje firmy, które się tym zajmują. No, najlepszym przykładem jest motoryzacja dzisiaj. Możemy dyskutować, czy samochód elektryczny w Polsce jest ekologiczny, czy nie, z uwagi na to, jak prąd produkujemy. No ale w takim znowu po postrzeganiu najprostszym, najszybszym samochody na prąd to są samochody, które potencjalnie w przyszłości mają być zdecydowanie bardziej ekologiczne niż samochody spalinowe. Dzisiaj Chiny są potęgą, jeśli chodzi o produkcję komponentów do samochodów elektrycznych. Być może za chwilę w Polsce będziemy mieli wielką fabrykę baterii jednego z koncernów chińskich. Więc nowy jedwabny szlak, panie Krystianie, to nie tylko ta kolej, to nie tylko te drogi. To jest bardzo, bardzo wiele elementów. To również kupowanie licznych hoteli i restauracji we Włoszech, inwestycje też, to są w turystykę. Inwestycje, o których przed chwilą mówiłem. Oczywiście, że tak. Ale to jest też kwestia, no właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. To pan mówi o hotelach i restauracjach we Włoszech, a ja mówię o firmie KUKA, największym niemieckim producencie robotów przemysłowych. Ja mówię o porcie w Pireusie. Bardzo ważna firma, ja tutaj panie Marku dodam, właśnie, bo to ważne, żeby ludzie wiedzieli. Firma KUKA to firma niemiecka, która produkowała automatykę i robotykę do większości niemieckich fabryk. Była ogromna wojna i Chinom się udało przejąć, można powiedzieć, diament w niemieckiej koronie, więc... No i to był też ten moment, panie Krystianie, kiedy rząd Angeli Merkel zaczął tak trochę inaczej patrzeć jednak na tą współpracę z Chinami, bo do momentu, kiedy niemieckie koncerny sprzedawały tam Volkswageny, Mercedesy i Porsche i co tam jeszcze, to było wszystko super. A w momencie, kiedy Chińczycy zaczęli kupować ich wiodące firmy, no właśnie, to się zaczęło... Panie Marku, ale tak już na sam koniec. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się w Europie. Mamy tak... Europę Środkową, czyli ten format 17+1, który wystartował, te południe Europy, które jest w problemach i będzie miało coraz większe problemy i tam Chińczycy również inwestują. I z jednej strony 80 milionów Niemców, z drugiej strony 1,5 miliarda Chińczyków. No, jaki będzie wynik tego starcia, łatwo sobie wyobrazić. No, wie pan, ja nie odkrywam tutaj żadnych rzeczy. To są tezy, które czasem są trywializowane dzisiaj, spłaszczane dzisiaj. Też bardziej może w tych kwestiach politycznych, bo tu jest wiele do nadrobienia, żeby nie było wątpliwości także po stronie decydentów w Unii Europejskiej. Ale przecież od lat mamy wśród ekonomistów to powiedzenie, że albo Europa będzie współpracowała w kwestii konkurencji i ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie z Azją, w szczególności z Chinami. Za chwilę do tego Indie dojdą jeszcze. Za chwilę, to znaczy za 20-30 lat. To jest dzisiaj dużo mniejsza gospodarka niż Chiny, ale szybciej się rozwijająca. Więc ta perspektywa, dzisiaj banki inwestycyjne mówią 2050 rok, prawdopodobnie Indie przegonią Stany Zjednoczone. Oczywiście to jest perspektywa, do której nie musimy się przywiązywać dzisiaj, ale chodzi mi o to, że też jest kolejny wielki kraj. Więc albo będziemy razem. Oczywiście to nie znaczy, że mamy stworzyć Stany Zjednoczone Europy. Chodzi mi o tę współpracę także na poziomie gospodarczym. Albo będziemy sobie takim skansenem, tak, być może się wyspecjalizujemy w produkcji zegarków jakichś albo czegoś takiego. Albo będziemy sprzedawali coraz więcej, między innymi jachtów. Są produkty, które Chińczycy bardzo lubią. Polskie jabłka, 15 zł za... Hindusi. albo Malizyjczycy, albo Filipińczycy. No właśnie chodzi o to, że absolutnie, wie pan, tak jak powiedziałem przed chwilą, może znajdziemy rzeczywiście jakieś miejsce dla siebie, niech to będzie ta produkcja jachtów. Ale no, będziemy na marginesie jednak tego, co się na świecie dzieje. No moim zdaniem nie ma wyjścia. Panie Marku, no, jesteśmy na marginesie już od tym obszarom jako jednoczynnik. Nie jest to w sensie formalnym, ale współpracować z tą konkurencją dzisiaj Chin czy Stanów Zjednoczonych. My wspólnie, czyli Europa. Jesteśmy, panie Marku, na marginesie już od 300 lat. Być może na środku tego marginesu może uda nam się zmienić. Ja jestem większym optymistą, panie Krystianie. Nie jesteśmy, tak? W sensie takim, że nie jesteśmy... Nie będziemy. I tutaj się zgadzamy. Dziękuję, panie Marku, za rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na Sumę Dnia.